Wrześniowe spotkania ciepłowników w Międzyzdrojach mają swoją wieloletnią tradycję, ale jeszcze nigdy wokół tej branży nie było tyle znaków zapytania. Jaka będzie zima 2022-2023? Jak europejskie regulacje wpłyną na polską branżę ciepłowniczą? Pytania i odpowiedzi w kuluarach i w najważniejszych debatach. Zapraszamy serdecznie. PGE Energia Ciepła konsekwentnie realizuje strategię, jaką cała grupa PGE przyjęła jesienią 2020 roku, wyznaczając nam cel 70% ciepła pozyskiwanego w sposób nisko i zeroemisyjny w horyzoncie roku 2030. Aby to osiągnąć, pracujemy nad różnymi sposobami pozyskania ciepła noszącego cechy OZE. Podpisana dziś umowa dotyczy budowy wielkoskalowej pompy ciepła. Takich projektów mamy kilka w toku. Pompy ciepła są o tyle dobre, że zapewniają ciepło w sposób przewidywalny. Oprócz tego pracujemy też nad koncepcją, czy mamy już w zasadzie gotową koncepcję węzłów hybrydowych, węzłów, które integrują zarówno ciepło sieciowe, systemowe, jak i ciepło pozyskiwane z kolektorów słonecznych, z pomp ciepła powietrze, woda, a także z energii elektrycznej z kolektorów słonecznych do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych. Pracujemy również nad technologiami waste to heat. Budujemy w tej chwili drugą nitkę instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w Rzeszowie. Pracujemy też nad kilkoma podobnymi przedsięwzięciami w innych miastach. Pracujemy również nad technologią power to heat. Mamy już od grudnia ubiegłego roku w eksploatacji taki obiekt wykorzystujący kotły elektrodowe w Gdańsku. Zbieramy doświadczenia. W momencie, kiedy pojawi się większa ilość energii elektrycznej zielonej, tu oczywiście czekamy na to, aż nasza siostrzana spółka PGE Baltica pobuduje farmy wiatrowe na morzu, będziemy w stanie zaoferować w kotłach elektrodowych ciepło pochodzące z energii elektrycznej OZE-owej. Nowoczesne zielone ciepłownictwo to kierunek podnoszony podczas Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach. Na jakie wsparcie finansowe może liczyć ten sektor rynku? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat finansuje sektor ciepłowniczy, energetyczny, transformację energetyki i mamy programy, które są kontynuacją dotychczasowych programów, czyli te programy, które są ze środków krajowych, Energia Plus, ciepłownictwa powiatowe, tudzież geotermia, czyli odnawialne źródła energii w kierunku geotermii. Tam jest bardzo, bardzo dostępne i dobre, oczekiwane środki przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Natomiast teraz już od jakiegoś czasu mamy środki z funduszu modernizacyjnego już dostępne. Na kogenerację dla ciepłownictwa przeznaczamy 3 miliardy złotych z funduszu modernizacyjnego. Na alternatywne paliwa, czyli instalacje termicznego przekształcenia odpadów kalorycznych w frakcji wysokokalorycznej, to kolejne 3 miliardy złotych. Tu zwiększyliśmy środki, bo było zainteresowanie spore i jest szansa na dobre wykorzystanie tych środków. Oprócz tego w przygotowaniu jest i w niedalekiej przyszłości wejdzie program Feniks, czyli kontynuacja programu operacyjnego infrastruktury i środowisko obecnej perspektywy finansowej, która już w zasadzie się kończy, ale będą to programy bardzo zbliżone do tego, co były. Modernizacja sieci ciepłowniczych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy inne programy, które dotychczas były, czy programy kogeneracyjne i uzupełniające te wszystkie to, co dotychczas zmieniło.